We Wrocławiu w dwóch lokalizacjach, na Szczepinie i Gądowie, zostały zlokalizowane takie i zamontowane domki dla bezdomnych kotów. Jednak Zarząd Zieleni Miejskiej mówi, że są to po prostu hotele. Jesteśmy teraz na miejscu i widzicie Państwo te domki. Niestety w nich nie zastaliśmy ani jednego kota. Te zwierzęta wymagają sterylizacji, bo one też trochę środowisku przeszkadzają i my mamy tego świadomość. Czyli z jednej strony trzeba się nimi zaopiekować, żeby miały co zjeść, żeby się nie marzły, żeby nie ginęły, ale też żeby nie polowały, a z drugiej strony no, żeby się nie mnożyły. Idea dla kotów jest dobra. Także w wielu innych miastach w Polsce, jak na przykład w Krakowie czy Szczecinie, takie domki zostały zamontowane. Jednak wrocławskich kotów w tych miejscach po prostu brakuje. Lokalizacje tych hoteli zostały wskazane przez mieszkańców. Są takie na pół zdziczałe, bo to ani nie są dzikie koty, ale też trudno powiedzieć, że są domowe koty. To są takie na pół zdziczałe zwierzęta. I jakby w interesie jest, mówię, z jednej strony opieka, ale z drugiej strony jest tak, że no jakby chociażby dosypywanie do tego jedzenia środków sterylizujących, żeby one się tam nie mnożyły, żeby nie stwarzały też innych dodatkowych problemów. Domki to prezent od miasta dla wolno żyjących kotów. Mieszkańcy Szczepina mają jednak różne poglądy na ten temat. Mieszkańcy mają mieszane uczucia. Liczymy bardzo na to, że zadomowią się tam koty, chociaż nie ma srogiej zimy. Wiemy, że na ulicach Szczepina, na podwórkach Szczepina dużo ludzi dokarmia koty, są koty w piwnicach, więc może to jest jakieś rozwiązanie. Jest to pilotażowy program. Na razie dwa takie domki zostaną we Wrocławiu. Wszystko zależy od tego, czy spodobają się one kotom i zaczną one tam przychodzić. Echo 24, Marta Wrońska.